30. A teraz jeszcze witam Facebook, witajcie, witajcie w drugim, w pierwszym, przepraszam, na drugiej kamerze, a w pierwszym dniu Adwentu. Jest pierwszy dzień Adwentu, w związku z tym wyjątkowo o tej porze włączę się, żeby jeszcze raz wytłumaczyć, na czym polega nasze wyzwanie, w którym czekają na Was oczywiście wspaniałe nagrody, a myślę, że największą nagrodą będzie po prostu satysfakcja, że popracowałyśmy nad sobą, żeśmy się zdyscyplinowały, że stałyśmy się jeszcze lepszą wersją siebie. Na pewno odpalamy dzisiaj pierwsze świece na naszych wieńcach adwentowych, więc mam nadzieję, że już zrobiłyście sobie takie ozdoby, dziewczyny, a teraz myślę, że jeszcze Wam po prostu raz przypomnę, na czym polega to nasze wyzwanie i gdzie macie ten raport robić. Więc po kolei. I oczywiście możecie mi tu zadać pytania. Jutro jeszcze o 10:00 też będzie poniedziałkowy rozruch i też będziemy rozmawiać o wyzwaniu adwentowym. Po pierwsze chodzi o co? No chodzi o świętość, więc wołamy najpierw Panie, abyś skutecznie nam błogosławił i poszerzał nasze granice, aby Twa ręka zawsze była z nami i abyś zachował nas od złego, a utrapienia nasze się skończyły. Amen. Kochane dziewczyny, rozpoczynamy pracę nad sobą, czyli bardzo świadome życie, polegające na tym, że będziemy codziennie świadomie żyły w czterech obszarach. Czyli będzie troska o ciało, będzie troska o ducha, będzie troska o serce, czyli relacje, i będzie troska o rozum, o rozwój. I teraz tak, na Instagramie oczywiście Wam slajdów nie pokażę, ale się zaangażuję maksymalnie, a oczywiście na Facebooku możecie zobaczyć również parę slajdów, które może zwłaszcza tym, którzy są wzrokowcami, jeszcze pomogą lepiej sobie poukładać ten pomysł na wyzwanie adwentowe. Więc mam nadzieję, że... Aha, czekajcie, tu jeszcze tylko, bo wydawało mi się, że się wyłączyło, a się nie wyłączyło, więc jeszcze parę rzeczy też tutaj po prostu podpowiem. O co chodzi? Chodzi o to, że być może myśmy tam w zdaniu jednym zrobiły błąd. Chodzi o to, że codziennie dbamy o te cztery obszary, czyli robimy 15 minut ruchu w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu będzie 20 minut, w trzecim tygodniu będzie 25 minut, a w czwartym tygodniu to będzie pół godziny. Więc to jest taki pierwszy fundament, ponieważ z tego, że my się ruszamy, wynika wiele korzyści. Po pierwsze, nasz organizm lepiej funkcjonuje, endorfinki są produkowane, więc wszystkie funkcjonujemy 1000 razy lepiej. To jest po pierwsze. I teraz w czasie tego ruchu, na przykład w czasie marszu, w czasie spaceru, możesz realizować pozostałe trzy obszary. Co to znaczy? To znaczy, że podejmij jakąś wyjątkową modlitwę. Już wrzucam tutaj slajd, czyli tak, może jeszcze w kwestii formalnej, o to nie zmieniłam, ale to dzisiaj jest ponadstandardowo, że zaczynamy dzisiaj, 28 listopada, a kończymy 23 grudnia. Wyzwanie dotyczy czterech obszarów: ciało, duch, serce, rozum. I teraz powiem, dla ciała ruch, jakikolwiek ruch. Jeżeli uznasz, że to jest spacer, będzie super. Jeżeli uznasz, że porobisz gimnastykę, będzie super. Będziesz naciągać kręgosłup, będziesz się rozciągać, też super. Jakikolwiek ruch, który uaktywnia Twoje ciało, który powoduje, że szybciej płynie krew, jest świetnie. Jeżeli chodzi o ducha, to podejmujesz wyzwanie modlitewne dowolne. Dziewczyny odmawiają nowennę pompejańską, odmawiają tylko jeden różaniec, na przykład z teobańkologią, modląc się w swoich intencjach i w intencjach na przykład ojczyzny. Może chcesz sobie odmówić nowennę do Maryi rozwiązującej węzły, a może chcesz się modlić o błogosławieństwo finansowe modlitwą, choćby nawet nauczyć się i odmawiać modlitwę Jabesa jako coś ekstra, dodatkowego, a może nowennę ze wstawiennictwem świętego Józefa albo Wenantego Katarzyńca. Twoja decyzja, ważne, żebyś się tylko podzieliła, co dodatkowo dołożyłaś do swojego życia duchowego, do relacji z Panem Bogiem. Trzecia rzecz, docenisz.
docenisz. Docenisz kogoś, możesz napisać do swojej koleżanki świetny post, brawo Ola, super Ania, brawo Asia, ale możesz też powiedzieć sama sobie: Gosia, świetnie to zrobiłaś, jestem z ciebie dumna, tak? Czyli chodzi o życie w świadomości doceniania i dawania dobrej energii drugiemu człowiekowi. I czwarty obszar, uwaga, też wymaga 15 minut, to jest 15 minut czytania. Chodzi o 15 minut rozwoju, uczenia się. Możesz czytać, możesz powtarzać słówki z jakiegoś języka, możesz czytać książkę, możesz czytać Biblię. Biblia tak naprawdę może być w dwóch miejscach, bo jest i modlitwą, ale i rozwojem, więc może być jako element duchowy i może być jako element rozwojowy. Więc robisz w każdym obszarze zadanie, tak? Jakieś zadanie. I jak już to zadanie zrobisz, to wchodzisz na grupę Boski Biznes Bogate Kobiety i na tej grupie robisz raport w postaci hashtag 1 i wpisujesz 4 słowa, czyli na przykład spacer albo rozciąganie, jak dziewczyny piszą, drugie to piszesz nowenna albo msza święta, tak jak dzisiaj większość z nas, chwała Panu, było na mszy świętej, albo różaniec, cokolwiek, tak? Jeżeli uznajesz, że msza święta jest niedzielnym standardem, to sobie na przykład dokładasz nowenna, tak? Albo modlitwa Jabesa. Trzeci punkt, piszesz mąż, dziecko, ja, tak? Czyli doceniłaś siebie, przyjaciółka, koleżanka, konkurencja, też można ją doceniać. I czwarty punkt to jest coś dla rozumu, czyli na przykład piszesz książka, albo konferencja, albo wykład, albo skrypt, bo studiujecie, no różne rzeczy robicie. Więc coś, co powoduje. Tylko pamiętajcie, ma być to wpisane pod postem pierwszym na grupie Boski Biznes Bogate Kobiety. Co wy na to? Czy teraz jest to jasne? Czy wytłumaczyłam to w prosty sposób? To piszcie ewentualnie pytania, to ja tutaj z radością będę wam tłumaczyć. Jutro zrobię to jeszcze raz. Ja wiem, że jest późno, ale dziewczyny pytały, więc stwierdziłam, że nagram tu i nagram na Facebooku i będzie łatwiej to, tak, to będzie, no, jeszcze raz sobie wyjaśnić. Więc jeżeli to jest jeszcze za mało, przypominam, grupa Boski Biznes Bogate Kobiety. Zaraz sprawdzę, czy ktoś jeszcze chce się do tej grupy dostać. Co chwilę tam zaglądam i wpuszczam kolejne osoby, które chcą wziąć udział w wyzwaniu. Dzisiejszy dzień traktujemy tak super próbnie, więc mam nadzieję, że już od jutra będziemy wszystkie nauczone, jak mamy robić ten raport i nie będzie problemu. Każdego dnia o godzinie 9 my wrzucimy kolejną myśl naszej świętej jakiejś przewodniczki. Dzisiaj przewodniczką jest święta Tereska, w związku z tym pod jej zdjęciem, pod grafiką z Tereską wrzucacie ten raporcik, no dosłownie to jest jedna linijka, tak? Hashtag 1 i 4 słowa. I teraz uwaga, będziemy to zadanie, znaczy to wyzwanie robić w tygodniu, czyli w tygodniu codziennie masz zrobić, my sprawdzimy, czy jesteś, będzie zrobiona tablica, jutro wam ją pokażę, będą wasze nazwiska na tej tablicy, no i jeżeli właśnie z tych dziewczyn, które zrobią raport dziś, i jeżeli no potem się w którymś momencie ten raport nie pokaże, to po prostu na tej tablicy my to wykreślimy. Czyli jeżeli wytrwasz cały tydzień, wytrwasz do niedzieli, oczywiście sprawdzimy to też w poniedziałek rano, to w tym momencie masz jeden los do udziału w losowaniu. Wytrwasz 4 tygodnie, masz 4 losy. Wytrwasz 3 tygodnie, masz 3 losy. Chodzi o to, że nawet jak będą dziewczyny dołączały do nas w drugim tygodniu, w trzecim tygodniu, bo nigdy nie jest za późno, żeby nad sobą pracować i stać się nawet w tym tygodniu lepszą wersją niż w tamtym, żebyś ty też miała tą motywację, a nawet gdyby się tak zdarzyło, że nie wiem, zapomnisz, coś nie wyjdzie, braknie czasu, to żebyś nie traciła możliwości wygrania tych atrakcyjnych nagród, które mamy. I jeszcze raz szybciutko przypominam, jakie to są nagrody. Piąte miejsce to będzie jedno dowolne szkolenie z Akademii Boskich Liderek. Czwarte miejsce, 2 dowolne szkolenia z Akademii Boskich Liderek. Trzecie miejsce, 3 bezpłatne udziały w konferencji
Boski Biznes Online i jedna godzina konsultacji z Niną, czyli może ci zrobić audyt, możecie tam popracować nad grafikami, co ci będzie potrzebne, to zrobicie, możecie ustalić logo, więc każda z was tam sobie wybierze, co chce, w każdym razie graficzne tematy. Drugie miejsce to jest 3 miesiące udziału za darmo w Mastermindzie, więc to jest super prezent i super wartość. Wartość to jest 900 zł i pierwsza nagroda to 6 miesięcy udziału w klubie Boskich Liderek. To jest, już wam mówię, to jest ponad 1000 zł wartość i przerobienie całego boskiego startera, który układa biznes. Więc myślę, że są jasne zasady, jasne nagrody, atrakcyjne towarzystwo i no i oczywiście to, co najważniejsze, to satysfakcja, że się zdyscyplinowałam, że sobie narzuciłam pewne wymagania, że stałam się lepsza, świętsza, trochę więcej czasu miałam z Bogiem, trochę dałam radości innym ludziom i sobie, że ich doceniłam, no i trochę moje ciało odżyje, no bo codzienny ruch naprawdę nam zaprocentuje. Więc dziewczyny, tego się trzymamy. Pytanie, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie na Facebooku? Tu też jest trochę osób, tu jest trochę osób. To jak macie jeszcze jakieś pytanko, to mówcie. Jeszcze raz przypominam, raport zdajemy pod postem w grupie Boski Biznes Bogate Kobiety. Hashtag 1 i 4 słowa. I to jest wszystko, co potrzeba. Czy macie jakieś pytania, dziewczyny, tak o tej porze? To ja tu jeszcze, bo 15 minut to jest maks, wystarczy. Idziemy odpoczywać jeszcze i cieszyć się niedzielą, czytać, słuchać. No jeszcze też to zadanie dokończyć, bo ja też przyjechałam dzisiaj po warsztatach z Krakowa, więc też jeszcze mam w planie poczytać i pouczyć się troszeczkę, tak rozwinąć. Pytań nie ma, tutaj nie ma, więc kochane, ściskam was, życzę wam, żeby to był dla nas razem wspólny, fajny adwent. No i zapraszam jutro o godzinie 10 na poniedziałkowy rozruch. Oczywiście o tym wyzwaniu też powiemy, a teraz wracajcie do swoich rodzin, tak, przytulcie waszych mężów, wasze córki, waszych synów, docencie je. A na koniec dnia same do siebie powiedzcie coś miłego. Pięknego wieczoru, dobranoc, trzymajcie się, pa, pa.